Dobra, baran kieb. Sylwetki polskich gangsterów. Sylwetki polskich gangsterów. Sentino Alvarez, Enrique Chavarez, Sebastian Halo Policja. I teraz ja sobie stoję odklejony u siebie w domu, także witam i żegnam. Historię Sentino już znamy, tak samo jak i resztę jego osobowości. Mało osób natomiast wie o jego nowej kreacji, czyli Sebastianie Feście, który chciał być westermanem z Poznania. Tyle, że gangsterskie orędzie wygłaszane jest tutaj ze strachu w kuchni i próbuje jeszcze rozkminić, na której ręce powinien znajdować się prawilny zegarek. Zapytaliśmy się też specjalistów, kiedy następuje przełączenie osobowości. Czyli kiedy zaczyna się Sebastian, a kiedy Alvarez zaczyna przejmować kontrolę nad sytuacją. Zwróćcie przede wszystkim uwagę na ton głosu. Absurdalne są niektóre zachowania, nie? Przyjeżdżam do Polski, pierwszy dzień, idę pod stary blok na Mokotowie, oglądam blok, mówię, patrz, tutaj się wychowałem, tutaj jakby tamten, jako dorosły człowiek w 2007 roku, pod koniec roku przyjechałem. Tutaj dalej idę do Galerii Mokotów, że tam nie chcą mi Rolexa sprzedać. Z kobietą, nie? Idę do Bitkaca, żeby kupić tam jakiś sweter, czy coś tam. Pierwsze co, to się pojawia Malik z dwoma i znowu jest jakiś problem. Bo po prostu cały czas czuję, nie. No i w pewnym momencie po prostu duma mi nie pozwala na to, żeby po prostu cały czas słuchać tego, że nie, że coś może nie być i że ktoś może nie chcieć. Jak słyszę Alvareza, to od razu przypomina mi się wywiad tych gangsterów. Mateusz Kaniowski, MMA.pl, a razem ze mną Amadeusz Ferrari. Dzisiaj obyło się bez spin na konferencji, było wyjątkowo spokojnie, prawda? Kurczę, no nie mogę sobie robić jakiegoś fightera, ale łamałem ludziom czaszki, szczęki, jestem po wyrokach i tak dalej, jestem takim troszeczkę ulicznikiem. Całe życie latałem po baletach i się tam tłukłem z dwa razy większymi niż on, trzy razy większymi, także to nie będzie dla mnie żadna nowość, jeśli chodzi o bójkę. Ludzie lubią takie tematy, może trochę więcej. Ale młodziutki Amadi tu był. Wolał i tak już chyba za dużo zdradziłem. Co ciekawe, z pierwszych lików biografii Sebastiana Alvareza możemy dowiedzieć się, że jest owocem miłości pierwszego projektu Orgazmusa w Warszawie. W 2004 roku. Ja mam tutaj notatki, które są z książki, których nie opublikowaliśmy, bo Sentino zabronił. W 1984 roku na Bemowie było takie swingers party, nie? Zebrało się tam trochę osób, była tam też mama Sentino i tak dalej, ale oprócz mamy Sentino był na przykład Tito, taki cygan, który na Stadionie Narodowym, jak teraz jest Stadion Narodowy, kiedyś po prostu był taki duży rynek i on się po prostu nazywał Stadion, nie? I tam był taki Tito, który na tym stadionie w kubeczki grał po prostu. To on był właśnie na tym swingers party. Był taki Giena. Kurczę, on się bardziej zajmował garnkami. Handlował garnkami na tym stadionie. To generalnie była ekipa ze stadionu tego, nie? I on był z Białorusi. Mamy też gościa, to jest bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo ważne. Mamy gościa, który był z Bułgarii. On się nazywał Jafen. Miał jakieś problemy z prawem. Jakieś tam kolczyki ukradł komuś w tramwaju, nie? Jak w tramwaju gdzieś tam sobie stał, poszedł, ściągnął komuś kolczyki i był poszukiwany w Bułgarii. Czyli Sebastian to jest syn Jafena, tak? Bułgarskiego złodzieja. Czyli on nie jest k***a latynosem, tylko bardziej k***a pod Roma zajeżdża. Pojechał do Polski, a potem z tej I dlatego miał słabość do Trumana, bo Truman to Roman. Roman. Polski, jak już był na tym swingers party, pojechał do Chile. Po prostu... To jest f***we pojebane, że Sentino to jest syn i Bułgara, nie? Tam wtedy nie było ekstradycji. No i ten gościu z Bułgarii, ten Jafen, mówił, że jest z Chile. A tak naprawdę po prostu uciekł przed ekstradycją. Okazuje się tak naprawdę, że Sentino ma taki talent muzyczny po tym Jafenie, który grał na harmonice. Miał taki talent muzyczny, wyczucie i tak dalej. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak naprawdę Sentino nie jest z Chile, tylko jest z Bułgarii. A jego ojciec po prostu uciekł za kradzież kolczyków w tramwaju do Chile, bo tam nie było ekstradycji. Także tak, to jest na przykład jeden z fragmentów, których nie daliśmy do książki, do jego biografii. No słuchajcie, no ja siedziałem z Sentino 10 godzin przy stole, rozmawialiśmy na temat tej książki. Ja myślałem, że to trochę więcej treści, dlatego też ja chcę od razu powiedzieć, dużo osób zarzucało odnośnie książki, że jest tam mało treści. Ale słuchajcie, ja, jako osoba, która wykłada pieniądze, ja nie odpowiadam za treść. No, wiedziałem, że Sebastian ma coś z takiego jóźwiaka. Ty, po bułgarsku to możesz kozę zapiąć, wiesz, a nie knockout. Mogę ciebie zaraz zapiąć tutaj, k***a, po polsku. A w jakiej formule tam?
Teraz wiemy chociaż, dlaczego Sentino tak mocno zawsze cisnął na lajtach po rodzicach swoich hejterów i dlaczego zawsze musiał podkreślać tą dominację genetyczną nad wszystkimi. Jak tak przypominam sobie teraz całą jego twórczość, to jego opus magnum można byłoby podpiąć pod jedną nazwę. Kompleksy. W psychologii nazywa się to zjawisko projekcją. I też nie jest tak, że jesteście numer jeden ludźmi na świecie, numer jeden najważniejsi, numer jeden najfajniejsi i numer jeden w rocket science, w automobile industry, wszystkim. Macie zbyt, wiecie z tego, bo jesteście tymi jedynakami, którzy się chowują u swoich matek, które wszystkie mają kurwa profile na Instagramie, sobie opracują swoje zdjęcia face upem i jeżdżą z wami do jakiegoś Egiptu i dają jakimś animatorom z jakichś hoteli all inclusive, żeby potem w Polsce chodzić na kolację z jakimś z jakiejś podróby torebek jego i tak dalej. Wiecie co chodzi? Przestańcie, yo, stop the fucking hate. Jesteście niewychowani, brakuje wam ojca w swoim życiu, męskiego przykładu w waszym życiu, dlatego pierdolicie, że coś król od klejki. Chodzicie w ściste dwa numerach za dużych, ściste związanych w Jordanach, stoicie dookoła, na rogu dookoła latarni, robicie beatbox. Chory psychicznie to jesteś ty, Jurek, PVW, rat, rat, rat. Chory psychicznie to jesteś ty, bro. Ja właśnie zarobiłem 150 tysięcy euro. Chory psychicznie to jesteś ty, że ty w ogóle komentujesz mnie, stary. Fuck you and fuck your family, bro. Nie, tak na serio, naprawdę, to zaczyna być śmieszne po prostu, no. Robicie beatbox, stoicie dookoła starego poloneza, modlicie się jakiegoś ducha, jakiegoś wilka białego z lasu, jakieś kocoboły. Wataha? Aha. Ja bekę sobie kręcę i wszyscy ci, którzy mnie kochają i słuchają, to oni po prostu teraz mają czas swojego życia, bo oni wiedzą, że się odpaliłem. Jest już pas. Ich kenne ihn seitdem ich 15 Jahre alt bin, eine Woche bei mir gewohnt, als ich sehr jung war. Alter, wenn ich mir dieses Interview angucke, da mit Nico Backspin, da dieses epische Interview, wo er da sitzt mit seiner Träne und über Gangsterscheiß reden will, ne? Also er will über Realness und Fakeness reden. Er, Sentino. Sentence. Dicker. Ich kann dir Geschichten über diesen Typen erzählen, ne? Das ist unfassbar. No, zawsze mówiłem, że najlepsze scenariusze to pisze życie. On w tych swoich literackich pociskach zawsze kompulsywnie wchodził w takie szczegóły, że zawsze zastanawiało mnie to zaangażowanie. Skąd te wyraziste obrazy w głowie? A to po prostu z dzieciństwa. Teraz wyobraźcie sobie, co musi czuć Sebastian na co dzień i na jakich psychotropach lecieć, żeby to wszystko wyciszyć, bo na przepracowanie to już dawno za późno. Podaję przykład. Mówicie, że jesteście z Krakowa i Sentino, żeby ci zaimponować, wpisuje sobie w Google gangsterzy z Krakowa i on sobie, załóżmy, wyskakuje mu gościu, który ma ksywę, nie wiem, Shisha. I on mówi, mordo, słuchaj, ja z Shishą to piłem chyba z 4 noce pod rząd i strzelaliśmy do oponentów i robiliśmy to i robiliśmy tamto. Że jesteś, nie wiem, z Szczecina, to on wpisze w Google gangsterzy ze Szczecina, poczyta o tym trochę i żeby ci zaimponować, będzie p***lił o tym farmazony, nie? Więc tak też wygląda geneza jakby tego całego wizerunku Sentino gangsterskiego. Posłuchajmy jeszcze raz moment przejścia Sebastiana w Alvareza. Gdzieś od 24 sekundy. Ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo można robić nawet, że będzie się godziło, a nawet jak się będziesz godził, to tak czy siak jesteś mieszańcem i wynikiem z gangbangu, tak jak mnie nazwał, nie? A ja jestem gangbangiem, nie? Ja jestem najjaśniejszą osobą w mojej całej rodzinie i ktoś, który żyje w Hiszpanii, w sensie ma paszport, jego matka tu żyje i tak dalej, będzie latynosa, człowieka, który nie z Karaibów, z szklanką Bacardi w ręku i tak dalej, latynosa nazywał wynikiem z gangbangu. No jeżeli ja ci k***ki nie za to, co powiedziałeś, to ja nie jestem sobą lecę. No, co tu dużo mówić? No, to chorasz się. Ale po co, na badanie? Na badanie. Na badanie, tak? Na badanie. O. Śmiesznie to brzmi, wiedza z Zepolowa osiedla to jego wujkowie. No tak, dlatego mówi też, że jest ten. Nie przez to, że pierwsze koło losu to matka Sentino miała w domu i codziennie rano losowała, kto dzisiaj jest tatą Sebastiana i go do szkoły będzie odwoził, nie? To jest k***a pojebane. No ale tak to jest, stary, jak masz 40 ojców, a śmieją się k***a, wiesz, że dwóch gej adoptuje dziecko. Ha, 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 masz dwóch starych. On miał 45, stary. Pojebane to jest. Oj, on to już chyba na pobyt stały. A jaki jest najlepszy polski, który jest najlepszy polski aktor poza Sobota Flow? No to w tej kategorii nie wiem, ale takich, co w kinie grają, to
pewnie Bogusław Linda. No, Bogus Linda, poznałem go kiedyś. Bardzo sympatyczny gość. Tak, on ten, taki dostojny, jest. Nieraz no go, jeszcze. Nieraz go jeszcze widywano, jak pod strzelbą wchodził do sklepu, mówił dzień dobry i wychodził. Ale jeśli mam być szczery, to wcale mi nie żal Tumana. To jest taki sam rzetelny łeb, jak ta cała reszta tych influencerów. Dla osób zainteresowanych tematem, u tego kolegi tutaj na kanale jest bardzo fajny materiał o jego oszustwach razem z farmazeuszem Treyway. To jest niesamowite, że ludzie kupują takie szajsy. W komentarzach możecie napisać też, jaką sylwetkę chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie. Tak jak kiedyś post najwyżej notowany lajkami zostanie wybrany. Klasycznie zapraszam was do naszej grupy oraz Telegrama. Linki macie w opisie i niech moc będzie z wami. Amadeusz Treyway. Wciągany przez mrok, świeć się kryształ zapakował.